to i Ukraina wstanie. I będzie Ukraina i Polska. To już kiedy? Tak powiedział. No. No a jak były ruskie święta, to on szedł, nasi szli tam do nich. I razem w zgodzie żyli, albo jak chowali się. Był taki na kozakach, on był trochę ruski, a trochę tak. I on chciał na pogrzebie, żeby było dwóch księży. Jeden ruski, drugi Polak. To ja byłam na tym pogrzebie, to widziałam. A nasz ksiądz się zgodził. I tą trumnę naprzód jeden poświęcił, później drugi. I tak razem chowali. Nie było takiej nienawiści jak we wojny. To we wojny, to kto to zrobił? Popy, te ruskie księża tego narobili. Tej zamęci, tego nieszczęścia, tego wszystkiego. A w jakim języku rozmawiało się w domu? Po polsku? Czy co? W jakim języku rozmawiamy? A my wszystkim jednakowym. Po polsku po nie rozmawiamy. Nie? Nie. Tylko jak my nazywali ten język chachlacki. Chachlacki język. Tak jak a pidesz, a pridesz, a o takio. I wszyscy. Ja dopiero się zaczęła polskiego języka uczyć, jak zaczęłam chodzić do szkoły. I z książki. I tam u nas, jak myśmy byli jeszcze na kozakach, tam wszystko mówiło po ruskie. Znaczy tutaj po tym chachlacku. A rodzice gdzie pracowali? W kopalni, tak jak większość? Czy kto, kto? Rodzice. Rodzice mieli gospodarstwa. 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 A kopalnia to zaczęła się w wojny. To taki przyszedł i to stworzył tą kopalnię, żeby dużo tych ludzi z zachodu, oni uciekli od Niemców, tutaj do ruskich, Ślązacy, takie różne ludzi, i żeby ich zatrzymać, dać im utrzymanie czy coś, to zrobili tą kopalnię. I tam pracowali, ale później Ruski i tak ich wywieźli na Sybir, tych Ślązaków, bo u nas było pięć chłopów. W naszym domu. Mieszkało. Mieszkało, znaczy spali na dali. Było dwa pokoje, to w jednym oni, a w drugim nie z rodziną.